O sprawie głośno zrobiło się wczoraj, kiedy rodzice ze szkoły podstawowej nr 13 za pośrednictwem SMS-a od wychowawcy swoich dzieci dowiedzieli się, że klasa ich pociech zostaje rozwiązana, bo decyzją prezydenta zmniejszono tam liczbę oddziałów. Dzisiaj wspólnie z rodzicami ze szkoły nr 15, gdzie również ma dojść do redukcji, spotkali się z głową miasta w magistracie, by przedstawić swoje obawy i wyrazić protest. Rodzice uczniów ze szkół podstawowych nr 13 i 15 zadziałali błyskawicznie. Po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu klasy, do której uczęszczało ich dziecko, umówili się na spotkanie z prezydentem, by nie dopuścić do takiego scenariusza. Jest to dramat niesamowity. Dzieci to bardzo przeżywają. Córka od wczoraj po prostu chodzi i płacze, bo chce swoją panią. I jakikolwiek oddział by nie został zamknięty, akurat padło na moją córkę, taki sam dramat te dzieciaki by przeżywały. Dlatego jesteśmy tutaj, mam nadzieję, że zostaniemy wysłuchani. Mamy nadzieję, że po prostu władze wczują się w naszą sytuację. Rodzice, których było tak wielu, że spotkanie musiało odbyć się w sali kolumnowej, oburzeni byli również sposobem i terminem, w jakim dowiedzieli się o całej sprawie, czyli na 10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Choć prezydent zaznaczył, że nie wie, kto tu zawinił. Wczoraj żeśmy się dowiedzieli, dlatego też mieliśmy bardzo mało czasu i chyba też o to chodziło, abyśmy mieli małe pole do zadziałania, ale staramy się, jesteśmy tutaj, wszyscy się zrzeszyli. Wiem, że w innym oddziale tej szkoły, właśnie w drugiej klasie, jest dziewczynka autystyczna. I dodając do jej klasy jeszcze dodatkowe 5 osób, gdzie ma być ich 25, dla tej dziewczynki to będzie po prostu dramat. Ona się i tak bardzo ciężko aklimatyzuje, ona ma dodatkową pomoc, więc po prostu to jest kuriozum. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Stąd też głównym powodem likwidacji klas są oczywiście oszczędności, które, jak zaznaczył prezydent, mają sięgać od kilkudziesięciu do 100 000 złotych na oddział. Chodzi w ogóle o to, żeby dostosować ilość oddziałów do ilości dzieci w danym roczniku. I w szkole na Ocicach łączymy dwie klasy, powstaje jeden oddział. W szkole numer 15 liczba dzieci jak na dzisiaj i na informacje, które powiedzmy są z rana, jest taka, że można utworzyć 4 oddziały z ilości tych dzieci, które są, czyli liczba dzieci jest poniżej 100. Bo na pojedynczy oddział przypada 25 dzieci, a w szkole numer 13, jak mi przekazano, właśnie dzisiaj doszły o 2 dzieci, ale termin oddania arkuszy organizacyjnych upływa w poniedziałek, więc na dzień dzisiejszy sprawa szkoły numer 13 upada, bo jesteśmy zobowiązani do utworzenia tam 4 oddziałów. Tą wiadomością prezydent podzielił się już na początku, więc rodzice uczniów z 13 odetchnęli z ulgą. Po wysłuchaniu argumentów pozostałych, Dariusz Polowy zmienił decyzję także odnośnie 15 i liczba oddziałów też została tam nienaruszona. Dodajmy, że w spotkaniu udział wzięli także naczelnik edukacji oraz radni.